Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Antoniego Libery zatytułowanej Madame. Czyta Andrzej Ferenc. Nie mów jak to jest, że dni dawne były lepsze niż te, co są teraz, bo nie z mądrości zapytujesz o to. Eklezjasta. Romansopisarz powinien dążyć nie do tego, by opisywać wielkie wydarzenia, lecz by małe czynić interesującymi. Artur Schopenhauer. Rozdział pierwszy. Dawniej to były czasy. Przez wiele lat nie opuszczało mnie wrażenie, że urodziłem się za późno. Ciekawe czasy, niezwykłe wydarzenia, fenomenalne jednostki, wszystko to w moim odczuciu należało do przeszłości i raz na zawsze się skończyło. W okresie mojego najwcześniejszego dzieciństwa, w latach pięćdziesiątych, wielkimi epokami były dla mnie przede wszystkim czasy niedawnej wojny, a także poprzedzające jej lata trzydzieste. Te pierwsze jawiły mi się jako wiek heroicznych, wręcz tytanicznych zmagań, w których ważyły się losy świata, drugie zaś jako złoty wiek wolności i beztroski, gdy świat, jakby opromieniony łagodnym światłem zachodzącego słońca, Pławił się w rozkoszach i niewinnych szaleństwach. Później gdzieś z początkiem lat sześćdziesiątych, kolejną wielką epoką, stał się dla mnie niespodzianie dopiero co miniony okres stalinowski, w którym żyłem już wprawdzie, lecz byłem zbyt mały, by świadomie doświadczyć jego złowrogiej potęgi. Oczywiście doskonale zdawałem sobie sprawę, że podobnie jak wojna, był to okres koszmarny. Czas jakiegoś zbiorowego obłędu, upadku i zbrodni. Niemniej właśnie przez tę skrajność kazał się on widzieć jako czas wyjątkowy, zgoła niesamowity. I było mi osobliwie żal, że ledwo się o niego otarłem, że nie zdążyłem się weń zagłębić, skazany na perspektywę dziecinnego wózka, pokoju czy ogródka na peryferiach miasta. Z najdzikszych orgi i rzezi uprawianych i dokonywanych przez ówczesną władzę, z szaleńczych i opętańczych transów, w które popadało tysiące ludzi, z całego tego gigantycznego zgiełku, wrzawy i majaczenia na jawie, dochodziły mnie zaledwie niewyraźne echa, których sensu najzupełniej nie pojmowałem. Moje poczucie spóźnienia dawało o sobie znać w najprzeróżniejszych kontekstach i wymiarach nie ograniczało się tylko do sfery dziejowej, pojawiało się również przy innych okazjach, w skalach o wiele mniejszych wręcz miniaturowych. Oto rozpoczynam naukę gry na fortepianie. Moją nauczycielką jest starsza, dystyngowana pani, z ziemiańskiej rodziny po studiach pianistycznych w Paryżu, Londynie i Wiedniu jeszcze w latach dwudziestych. I już od pierwszej lekcji Zaczynam wysłuchiwać, jak to kiedyś było wspaniale, a teraz jest beznadziejnie. Jakie były talenty i jacy mistrzowie, jak szybko się uczono i rozkoszowano muzyką. Bach, Beethoven, Schubert, a nade wszystko Mozart, ten istny cud natury, wcielona doskonałość, zapewne postać Boga. Dzień, w którym przyszedł na świat, winien być czczony na równi z narodzinami Chrystusa. Zapamiętaj to sobie: 27 stycznia 1756. Teraz nie ma już takich geniuszy. W ogóle teraz muzyka. Hm. Ech. Co tu wiele mówić? Nicość, pustynia, ugór. Albo inny przykład. Interesują mnie szachy. Po kilku latach samodzielnych praktyk w domu zapisuje się do klubu, żeby rozwinąć swoje umiejętności. Instruktor, zdegradowany przedwojenny inteligent, nie stroniący obecnie od kieliszka ćwiczy z nami kilkuosobową grupką młodocianych adeptów rozmaite debiuty i końcówki, pokazuje jak się gra, taką to a taką partię. Wtem po wykonaniu jakiegoś posunięcia przerywa pokaz, a zdarza się to dość często i zadaje pytanie. Wiecie kto wymyślił ten ruch? Kto pierwszy raz zagrał w ten sposób? Naturalnie nikt nie wie. A naszemu instruktorowi o nic innego nie chodzi. Przystępuje więc do tak zwanej ogólnokształcącej dygresji. Kapablanka. W 1925 roku na turnieju w Londynie. Mam nadzieję, że wiecie, kto to był kapablanka. No. Mistrz? bąka któryś z nas. Mistrz. Wyśmiewa tę mizerną odpowiedź nasz instruktor. Mistrzem to i ja jestem. To był arcymistrz, geniusz, jeden z największych szachistów, jakich nosiła ta ziemia, z gry pozycyjnej. Teraz nie ma już takich szachistów, nie ma takich turniejów, w ogóle szachy zeszły na psy. No a botwinnik yy, Petrosian, Tal, próbuje ktoś oponować, wymieniając aktualne w owym czasie sławy sowieckie. Na twarzy naszego instruktora pojawia się grymas niewymownej dezaprobaty, po czym popada on w posępną zadumę. Nie. Nie, mówi wreszcie, krzywiąc się z niesmakiem, który graniczy ze wstrętem. To nie to. To nie ma nic wspólnego z tym, jak kiedyś grywano w szachy i kim kiedyś byli szachiści. Lasker, Alechin, Retti. O! Oh! To byli giganci, tytani, obdarzeni prawdziwą iskrą Bożą. Kapryśni, spontaniczni, pełni polotu, dowcipu, renesansowe typy. I szachy rzeczywiście były królewską grą. A teraz? Eh, szkoda gadać. Zawody nakręconych robotów. I jeszcze inna dziedzina. Góry, wycieczki górskie. Mam może trzynaście lat? I pewien przyjaciel rodziców, alpinista starej daty, zabiera mnie ze sobą w Tatry na prawdziwą górską wyprawę. Bywałem już wcześniej w Zakopanem, lecz moje turystyczne doświadczenie ogranicza się ledwie do mieszkania w wygodnych letniskowych pensjonatach i spacerowania ścieżkami dla ceprów po dolinach i halach. Tym razem mam mieszkać w prawdziwym schronisku i iść w prawdziwe góry. Istotnie lądujemy z moim wytrawnym przewodnikiem w samym sercu tatr, w jednym ze znanych, a nawet legendarnych ośrodków PTTK. Śpimy nieźle, w zarezerwowanej przezornie z odpowiednim wyprzedzeniem dwójce. Znacznie gorzej jest jednak już z jedzeniem, czekamy na posiłki w tasiemcowych kolejkach. To samo powtarza się przy korzystaniu z urządzeń sanitarnych. Wreszcie pokonawszy te wszystkie przeszkody i niedogodności, wyruszamy na upragniony szlak, na spotkanie z mityczną przestrzenią i majestatem milczących masywów. Lecz oto upragnioną ciszę i pustkę coraz to zakłóca jakaś rozkrzyczana i rozbrykana wycieczka szkolna, a kontemplacje odchłani otwierającej się na szczytach i turniach. Udaremniają śpiewy i harce zorganizowanych grup turystycznych z rajdu szlakiem Lenina. I mój wytrawny przewodnik w starym, ciemnozielonym skafandrze, w brązowych spodniach z grubego sztruksu, o nogawkach sięgających nieco poniżej kolan i tam ściągniętych specjalnymi paskami, w wełnianych skarpetach, w kratę ściśle opasujących łydki i wschodzonych, lecz dobrze zachowanych francuskich wibramach, przysiadłszy z fasonem na skalę, zaczyna z goryczą w te słowa. Nie ma już gór, nie ma już taternictwa, nawet i to wykończyli. Nie można zrobić kroku, by się nie natknąć na tę cholerną stonkę. Masowa turystyka, kto to widział? Przecież to nie ma żadnego sensu. Gdy ja chodziłem w góry przed wojną, ma się rozumieć, inaczej to wyglądało przyjeżdżałeś ze stacji szedłeś naprzód na zakupy kasza makaron boczek herbata cukier cebula nie było to wybredne lecz za to tanie i pewne następnie do Rostoki, lub do morskiego oka pieszo lub autobusem ale nie PKS-em lecz takim małym prywatnym odkrytym samochodem co jeździł kiedy chciał gdy zebrali się chętni w schronisku na rostoce, rodzinna atmosfera, a przede wszystkim pusto, najwyżej piętnaście osób. Z tej bazy wypadowej robiło się wycieczki, nawet i kilkudniowe, sypiało się po szałasach, a wyżej w kolebach skalnych. Bo o co w tym wszystkim chodzi? O samotność i ciszę. O sam na sam z żywiołem i z własnymi myślami. Idziesz i jesteś sam jak pierwszy człowiek na świecie, na styku Ziemi i nieba, z głową w błękicie, kosmosie, ponad cywilizacją. Spróbuj teraz to zrobić przynajmniej tu i teraz, w tym tłumie, gonionych ceplów, wycieczek i przewodników. To jest parodia, jarmark, że się niedobrze robi. Tego rodzaju wybrzydzanie na marną teraźniejszość i nostalgiczne wzdychanie do świetlanej przeszłości było dla moich uszu przez lata Chlebem powszednim. Dlatego też nie zdziwiłem się, gdy w wieku lat czternastu, zasiadłszy w ławce gimnazjum, znowu zacząłem słyszeć wariacje na ten sam temat. Tym razem były to hymny na cześć minionych roczników. Nauczyciele, prowadząc zajęcia, odchodzili nieraz od tematu lekcji i opowiadali o niektórych swoich dawnych uczniach i związanych z nimi wydarzeniach. Były to zawsze osoby niezwykle barwne, a sytuacje wprost fantastyczne. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że miały one charakter budujących bajeczek ku nauce i przestrodze o prymusach bez skazy, czy odmienionych cudownie nic Nic podobnego. Bohaterami gawend owszem były osobowości niezwykłe, bynajmniej jednak nie na sposób słodki, anielski. Ich wyjątkowość wyznaczały cechy raczej nienotowane wysoko w katalogu cnót ucznia. Promieniowali śmiałością i niezależnością, z reguły byli niepokorni, a nawet krnąbrni. Miewali wygórowane poczucie własnej wartości i posuwali się nieraz do gestów wyzywających nieokiełznani, chodzący swoimi drogami, dumni, a jednocześnie olśniewający taką czy inną zdolnością niebywałą pamięcią, pięknym głosem, błyskotliwą inteligencją. Gdy słuchało się tych historii, aż nie chciało się wierzyć, iż wydarzyły się naprawdę. Tym bardziej, że nauczyciel, przywołując na ogół jakieś niesłychane wybryki swoich podopiecznych, zdarzenia o skandalicznym posmaku nie tylko ich nie piętnował, lecz relacjonował je ze swoistym sentymentem a nawet ze szczyptą dumy że to właśnie jemu przytrafiło się coś tak niecodziennego oczywiście wszystkie te obrazoburcze na pierwszy rzut oka a niekiedy nawet gorszące opowieści zawierały w sobie pewien morał czy przesłanie które nie było już tak atrakcyjne otóż ukryta wymowa owych wspomnień pełnych dezinwoltury i pikantnych smaczków sprowadzała się do następującej przestrogi. To, że tak bywało, bynajmniej nie oznacza, że tak bywa dalej, a zwłaszcza, że coś podobnego może się zdarzyć w tej klasie. Tamte roczniki i tamte jednostki były wyjątkowe. Jedyne w swoim rodzaju, teraz nie ma już takich. Was to nie dotyczy. Dlatego pamiętajcie, nie próbujcie ich naśladować. W waszym wypadku skończy się to tylko żałośnie. Choć znałem ten sposób myślenia i byłem z nim oswojony, w tym wypadku nie mogłem się jednak z nim pogodzić. Że świat był dawniej ciekawszy, gwałtowniejszy, bujniejszy, to nie ulegało dla mnie wątpliwości. Że więksi byli muzycy, czy w ogóle ludzie sztuki, w to również chętnie wierzyłem. Przystawałem i na to, choć już nie bez oporów, Że chodzenie po górach było czymś szlachetniejszym i że królewska gra w szachy miała godniejszych mistrzów. Ale żeby szkoła? Żeby po prostu uczniowie byli w przeszłości lepsi? Nie, z tym się pogodzić nie mogłem. To niemożliwe, myślałem, by szarość i przeciętność, które mnie otaczają, były nieodwołalne, by w żaden sposób nie dało się tego odmienić. Ostatecznie tym razem to i ode mnie zależy, co się tu będzie działo. Mam wpływ na rzeczywistość, mogę ją przecież współtworzyć. A zatem trzeba działać, należy coś przedsięwziąć. Niech znów się zacznie coś dziać, niech wrócą dawne czasy i sławni bohaterowie wcieleni w nowe postaci. Modern Jazz Quartet. Jedną z legend, którymi wówczas zżyłem, była legenda jazzu, zwłaszcza w polskim wydaniu. Bikiniarze stawiający heroicznie czoło stalinowskiej obyczajowości. Leopold Tyrmand, Renegat i Libertyn, fascynujący pisarz, nieugięty krzewiciel drzezu, jako muzyki, w której spełnia się wolność i niezależność. I liczne barwne historie z życia pierwszych zespołów, a zwłaszcza ich liderów, którzy zrobili nierzadko błyskotliwe kariery, bywali na zachodzie, a nawet otarli się o mekkę USA. Oto świat tej legendy. W głowie roiło mi się od obrazów zadymionych studenckich klubów i piwnic, całonocnych, narkotycznych jam sessions i opustoszałych ulic wciąż jeszcze nieodbudowanej, zrujnowanej Warszawy, na które o ówczesnym świcie wynurzali się z owych podziemnych schronów śmiertelnie znużeni i osobliwie smutni jazzmeni. Cała ta fantasmagoria zniewalała jakimś trudnym do określenia czarem i wzbudzała pragnienie, by przeżyć coś podobnego. Nie zastanawiając się długo, postanowiłem założyć zespół. Skrzyknąłem kolegów, którzy, podobnie jak ja, brali lekcje muzyki i umieli grać na jakimś instrumencie, i namówiłem ich, żeby wspólnie grać jazz. Sformowaliśmy kwartet. Fortepian, trąbka, perkusja, kontrabas. I zaczęliśmy próby. Odbywały się one po lekcjach w opustoszałej sali gimnastycznej. Niestety niewiele miały wspólnego z tym, co mi się marzyło. Zamiast odurzających kłębów tytoniowego dymu, oparów alkoholu i francuskich perfum, unosił się mdlący zaduch młodzieńczego potu po ostatnim w Zamiast klimatu piwnicy, gdzie się spotyka bohema. Klimatu tworzonego przez półmrok, ciasnote i dekadenckie sprzęty panował nastrój obskurnej sali sportowej w jaskrawym świetle wczesnego popołudnia lub trupin, jarzeniówek, scenerii, której nadawały charakter rzędy drabinek na ścianach, okratowane okna, naga, bezkresna podłoga z chwiejącymi się tu i ówdzie klepkami i pasący się na niej samotnie skórzany koń do skoków lub ewolucji. I wreszcie samo granie, któreśmy uprawiali, daleko odbiegało od kunsztu słynnych zespołów. Nie popadaliśmy w legendarne transy i dionizyjskie szały. Nie improwizowaliśmy z boską biegłością i w ślepym uniesieniu. W najlepszym razie było to jako tako opanowane rzemiosło. Starałem się tym nie przejmować. Pocieszałem się mówiąc sobie, że początki zawsze są takie, a nasza godzina na pewno jeszcze wybiję i aby dodać sobie zapału wyobrażałem sobie jak to na koncercie do którego w przyszłości dojdzie albo na zabawie szkolnej oszałamiamy słuchaczy rzucamy ich na kolana a zwłaszcza jak po mojej brawurowej solówce wybucha burza oklasków z krzykami entuzjazmu a ja nie przerywając gry, odwracam się w stronę widowni, kiwam głową w uspokajającym geście podziękowania i widzę w tym ułamku sekundy, jak pochłaniają mnie wzrokiem pełnym uwielbienia pierwsze piękności szkoły. Po kilku miesiącach ćwiczeń? Mieliśmy repertuar na ponad dwie godziny i uznaliśmy, że nie można już dłużej zwlekać z występem. Lecz tu wyrosła przed nami niespodziewana przeszkoda. O tym, by powstał w szkole uczniowski klub jazzowy, działający powiedzmy w soboty lub niedzielę, nie chciano nawet słyszeć. W przekonaniu dyrekcji i rady pedagogicznej oznaczałoby to skandaliczną przemianę instytucji oświatowo-wychowawczej w lokal rozrywkowy, a dalej niechybnie w dom rozpusty. O tym zaś, by nasz Modern Jazz Quartet, jakieśmy się nazwali. Przygrywał na szkolnych zabawach tanecznych, urządzanych zresztą niezwykle rzadko, zaledwie trzy razy w roku, karnawał studniówka i bal maturalny. O tym z kolei nie chciała słyszeć młodzież. Były to bowiem już lata wschodzącej gwiazdy Big Bitu, pierwszych triumfów Beatlesów i im podobnych zespołów. I ludzie, którzy mieli po kilkanaście lat, słuchali głównie tego i tylko w rytm takiej muzyki pragnęli się bawić i tańczyć. W tym stanie rzeczy jedyną szansą występu, jaka została nam dana, i to też raczej z łaski, było produkowanie się podczas uroczystości szkolnych sztywnych, bezdusznych, nudnych, pełnych grandilokwencji i dętej deklamacji. Przyjęcie tych warunków było kompromisem graniczącym ze zdradą ambicji i nadziei, które nam przyświecały. Tym bardziej, że zaznaczono jeszcze, że jeśli zamierzamy skorzystać z oferty, to wolno nam grać tylko spokojnie i kulturalnie, a nie jakieś tam dzikie rytmy czy inną kocią muzykę. Zostaliśmy więc sprowadzeni do roli dostarczyciela przerywników muzycznych na szkolnych akademiach, cieszących się wśród uczniów, włącznie z nami rzecz jasna, fatalną reputacją. Nasz udział w tych imprezach Okazał się ostatecznie raczej farsą, groteską niż haniebnym upadkiem. Graliśmy cośmy chcieli, tyle że w absurdalnym kontekście, na przykład słynną georgię po bombastycznej, zbiorowej recytacji lewą marsz majakowskiego albo jakiegoś blusa po wykrzyczanym histerycznie wierszu roztaczającym straszliwą wizję życia robotników w Stanach Zjednoczonych, gdzie jak głosiły słowa, Codziennie bezrobotni skaczą z mostu do rzeki Hudson głową w dół. Była to, krótko mówiąc, jakaś straszliwa bzdura. I odczuwali ją wszyscy, i widownia i my. Czy w takiej sytuacji można było mieć choćby złudzenie, że tworzy się historię lub uczestniczy w czymś ważnym? Owszem, raz się zdarzyło, że płomyk takiej wiary zamigotał przez chwilę Ale właśnie, przez chwilę. I wskutek szczególnych okoliczności. Jedną z najnudniejszych imprez, jakimi raczono nas w owym czasie, był doroczny festiwal szkolnych chórów i zespołów wokalnych. Zgodnie z regulaminem odbywał się on zawsze na terenie tej szkoły, której reprezentacja ostatnim razem zdobyła pierwszą nagrodę sławetnego Złotego Słowika. W ubiegłym roku to żałosne trofeum wywalczył zespół właśnie z naszej szkoły. Głupkowaty tercet egzotyczny, specjalizujący się w kubańskim folklorze i cieszący się wśród nas jak najgorszą opinią. No i teraz, przez ten ich przeklęty sukces, zwalało się nam na głowę prawdziwe nieszczęście organizacja festiwalu praca społeczna po lekcjach, a wreszcie jądro koszmaru trzydniowe przesłuchania, uwieńczone finałem i koncertem laureatów, na których obecność była absolutnie obowiązkowa, jako wyraz gościnności gospodarzy. Rzeczywistość okazała się jeszcze czarniejsza niż przewidywania. Głównie przyczynił się do tego nauczyciel śpiewu, postrach szkoły, przezywany eunuchem ze względu na cienki głos. Tenor heroiczny, jak sam siebie klasyfikował, i starokawalerstwo typowy nerwus i pasjonat przekonany, że śpiew, śpiew klasyczny rzecz jasna, jest najpiękniejszą rzeczą pod słońcem i gotów o ten pogląd do upadłego się spierać. Był on przedmiotem niezliczonych żartów i kpin. Zarazem jednak panicznie się go bano, ponieważ rozjuszony do ostateczności wpadał w straszliwe szały, posuwał się w nich do rękoczynów, a zwłaszcza i to było najgorsze, raził makabrycznymi groźbami, których wprawdzie nigdy nie spełniał, lecz których już samo brzmienie mąsiło człowiekowi zmysły. Najczęściej uciekał się do następującej. Do końca moich dni będę gnił w więzieniu, ale za chwilę. Tym oto narzędziem wyjmował z kieszeni scyzoryk i obnażał ostrze. Tym oto tępym narzędziem oberżne komuś uszy. Otóż ten to właśnie, delikatnie mówiąc, maniaki furiat, wyznaczony został na komisarza odpowiedzialnego za organizację i przebieg festiwalu. Można sobie wyobrazić, co to oznaczało w praktyce. Na czas trwania imprezy. Stał się poniekąd najważniejszą osobą w szkole. Było to jego święto, dni jego triumfu, a zarazem wielkiego stresu, jako odpowiedzialnego za całość. W stanie najwyższego podniecenia krążył po korytarzach. Do wszystkiego się mieszał i kontrolował nieomal każdy ruch, a po lekcjach godzinami zamęczał próbami chór. Wszyscy mieli go serdecznie dosyć. I z wytęsknieniem czekali, aż skończy się wreszcie to piekło. Ostatniego dnia festiwalu większość uczniów zdradzała oznaki głębokiej depresji i stanu otępienia. Permanentne osaczenie przez oszalałego eunucha, coraz to zmieniane decyzje i nowe polecenia, a wreszcie wielogodzinne wycie produkujących się chórów, wszystko to razem znacznie przekroczyło miarę naszej wytrzymałości. No ale wybiła wreszcie święta godzina końca wybrzmiały ostatnie tony jakiejś podniosłej pieśni, wykonanej przez złotych laureatów tegorocznego słowika, szacowne jury majestatycznie opuściło salę i zostawiona nareszcie sama sobie młodzież, której pozostało już tylko powynosić krzesła i posprzątać estradę, wpadła po prostu w euforię. W jakimś momencie, gdy miałem zamknąć wieko fortepianu, nie zrobiłem tego, lecz ni stąd ni zowąd zacząłem uderzać rytmicznie cztery dźwięki schodzące w dół w minorowym postępie, które w tym prostym uszeregowaniu stanowiły charakterystyczną introdukcję wielu jazzowych standardów, w tym słynnego szlagieru Rey'a Charlesa, Hit the Road Jack. Ta moja przypadkowa. Wykonana właściwie mimochodem czynność, wywołała najzupełniej nieoczekiwane skutki. Tłum uczniów, zajętych porządkowaniem sali, podchwycił błyskawicznie wystukiwany przeze mnie rytm. Zaczęto klaskać, tupać i giąć się w tanecznych wygibasach. A dalej wypadki potoczyły się już lawinowo. Moi partnerzy z Modern Jazz Quartet poczuli jakby zew krwi i rzucili się do instrumentów. Pierwszy dołączył do mnie kontrabasista, wyszarpując ze strun te same cztery tony w rytmie ósemkowym. Drugi zameldował się na estradzie perkusista. W mgnieniu oka ściągnął z zestawu pokrowce, zasiadł za bębnami, po czym, wykonawszy efektowne entrée na werblu i talerzu, w skupieniu, jakby przyczajony i z głową lekko odchyloną w bok, zaczął podrzucać nam stosowny czwórkowy podkład. I wtedy jeszcze ze schowka, gdzie przechowywane były instrumenty, odezwała się trąbka. Najpierw powtórzyła z nami kilkakrotnie owe cztery elektryzujące dźwięki wstępu, po czym, gdy solista wkroczył wreszcie na estradę, witany ekstatycznymi wrzaskami i pochukiwaniami, rozległy się pierwsze takty tematu. Zebranych ogarnął istny szał. Zaczęli tańczyć, podrygiwać, miotać się jak w konwulsjach. A na estradę wskoczył jeszcze jeden kolega z obsługi technicznej. Podstawił mi krzesło. Dotąd grałem na stojąco. Włożył mi na oczy czarne okulary, żeby mnie upodobnić do reja Charlesa. I podsunąwszy pod same usta mikrofon, szepnął namiętnie: Daj, ocal. Nie wstydź się. Czy mogłem pozostać nieczuły na tak sformułowane wezwanie? Nie, ta prośba nabrzmiała wolą rozognionego tłumu, była silniejsza niż powrósła wstydu, które dławiły mi gardło. Więc zacisnąwszy powieki, dobyłem głosu i zachrypiałem w mikrofon. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. A roztańczona sala jak doskonale zgrana ze mną grupa wokalna podjęła natychmiast te słowa nasycając je własną pełną determinacji treścią no more no more no more mało kto rozumiał o czym mówi tekst tej pieśni angielski nie stał w naszej szkole na wysokim poziomie. Te dwa słówka jednakże, wspinające się rytmicznie po szczeblach molowego trójdźwięku w przewrocie kwart sekstowym, ta pięknie brzmiąca dla polskiego ucha zbitka no more była zrozumiała dla wszystkich i skandowano ją z pełną świadomością jej znaczenia. Już nie, już dość, już nigdy, nigdy więcej, już nikt nie będzie wył, a my nie musimy już słuchać. Precz z festiwalem chórów i zespołów wokalnych. Niech szczeźnie złoty słowik i tercet egzotyczny. Eunucha niech trafi szlak. Don't let him come back. No more. No more. No more. No more. No more. I gdy w narkotycznym zapamiętaniu po raz nie wiem już który wykrzykiwano z ulgą i nadzieją te słowa... Do sali wpadł jak bomba nasz nauczyciel śpiewu i czerwony na twarzy, jakby za chwilę miał dostać ataku apopleksji, wrzasnął swoim piskliwym głosem Co tu się dzieje? Do jasnej cholery. I właśnie w tym momencie zdarzyło się coś, co zdarza się na ogół tylko w wyobraźni lub w dobrze wyreżyserowanych filmach. Jeden z owych nielicznych cudów, jakie trafiają się człowiekowi w życiu. Jak dobrze wiedzą ci, co mają w pamięci przebój Reja Charlesa w ostatnim takcie podstawowej frazy, ściśle w drugiej jego połowie, na trzech synkopowanych dźwiękach niewidomy śpiewak murzyński łamiącym się kogucio głosem zadaje błazeńskie pytanie. What you say? Dosłownie znaczące co mówisz, a faktycznie jaki przepraszam? Lub coś ty powiedziała? Zwraca się z tym do wokalnej partnerki, która gra rolę kobiety wyrzucającej go z domu. Ta pytajna eksklamacja, zapewne dlatego, że kończy się dominantą, jest w sensie muzycznym rodzajem płęty, jednym z owych czarodziejskich momentów w fizyce, na który podświadomie się czeka i który gdy przychodzi, wywołuje rozkoszny dreszcz. Otóż tak się złożyło, że straszliwy krzyk dał koniec przedostatniego taktu frazy. Na więcej niż sekundę. Uderzyłem dwa pierwsze tony ostatniego taktu, będącego zarazem kolejnym nawrotem wiadomej introdukcji i wykrzywiając twarz w kpiarskim grymasie kogoś, kto udaje, że czegoś nie dosłyszał, zapiałem w stronę eunucha stojącego wśród oniemiałej naraz sali. What you say? Tak to było. Sala ryknęła śmiechem oczyszczającej radości. Dla eunucha jednak było tego za wiele Jednym susem dopadł mnie przy fortepianie Zrzucił brutalnie z krzesła, zatrzasnął klapę fortepianu I wycharczał jedną ze swoich straszliwych pogróżek Drogo, cię będzie kosztował ten popis, smarkaczu Będziesz się śmiał, ale baranim głosem W każdym razie ze śpiewu już masz niedostateczne I nie mam pojęcia, jak zdołasz poprawić stopień przed końcem roku był to ostatni występ naszego Modern Jazz Quartet. Następnego dnia został on dyscyplinarnie rozwiązany, mnie zaś za moją, bądź co bądź błyskotliwą, solówkę uhonorowano dodatkowo trują ze sprawowania. Cały świat to scena. Krótka historia naszego zespołu wraz z zamykającym ją incydentem zdawała się potwierdzać ostrzeżenia nauczycieli przed próbami naśladowania dawnych roczników. Oto coś, co w sposób uderzający kojarzyło się z rozpamiętywanymi przez nich historiami z dawnych lat i co w ich opowieści z pewnością miałoby rumieńce i powab w danej rzeczywistości okazało się naprzód nijakie potem głupawe a wreszcie, gdy przez moment zamigotało pewnym blaskiem, natychmiast się skończyło i to sromotnie. Mimo to nie dałem jednak za wygraną i z nadejściem nowego roku podjąłem kolejną próbę stworzenia magicznej rzeczywistości. Był to czas mojej pierwszej fascynacji teatrem. Od kilku miesięcy nic innego mnie nie interesowało znałem cały repertuar w mieście. Na niektóre spektakle chodziłem po kilka razy, niczym zawodowy recenzent, nie opuszczałem żadnej premiery. Poza tym zaczytywałem się dramatami, pożerałem wszelkie dostępne czasopisma teatralne i studiowałem biografie słynnych aktorów i reżyserów. Żyłem w stanie zauroczenia. Tragiczne i komiczne losy bohaterów scenicznych, uroda i talent wykonawców, ich brawurowe sceny lub monologi, ich olśniewające błazenady, gra świateł zmieniająca w mgnieniu oka rzeczywistość sceny, tajemniczy półmrok, oślepiający blask, zagadka kulis, w których znikają postaci, ciemność i nastrojowy gong przed rozpoczęciem aktu i wreszcie radosny finał, owacja widowni i ukłony artystów. W tym również i tych, którzy jako postaci zginęli właśnie przed chwilą. Cały ten świat iluzji działał na mnie zniewalająco i mógłbym w owym czasie nie wychodzić z teatru. Postanowiłem spróbować własnych sił. Jak to jest być na scenie i czarować innych, hipnotyzować ich wzrokiem, mimiką, głosem i w ogóle zrobić spektakl. Nie pomny niedawnych kłopotów, jakich przysporzył mi modern jazz quartet, założyłem szkolny zespół teatralny. Droga, na którą wkroczyłem, nie była usłana różami. Przeciwnie, jeżyła się od trudności i zdradliwych wybojów w znacznie większym stopniu niż gdy się grało jazz. Uprawianie muzyki na jakimkolwiek poziomie zakłada określone wymierne umiejętności. Już samo ich posiadanie stanowi rękojmie przynajmniej podstawowego efektu. Tymczasem sztuka teatru, z pozoru łatwiej dostępna, jeśli ma w końcu wydać czarodziejski owoc, a nie stać się podstępnie źródłem ośmieszenia, wymaga bardzo szczególnych zdolności i kolosalnej pracy. Z tych właśnie powodów musiałem mocno trzymać się na wodzy, by duch rozczarowania nie sparaliżował mych działań, bo to, z czym miałem do czynienia, nie tylko daleko odbiegało od moich nadziei i marzeń, lecz wystawiało mój afekt do boskiej Melpomeny na najwyższą próbę. Każdy, kto choćby raz brał udział w przedstawieniu, wie, czym są próby, zwłaszcza próby wstępne i jak zniechęcająco działa wszelka połowiczność. Brak dekoracji, kostiumów, świateł, rekwizytów, niedostateczna znajomość tekstu na pamięć, drętwa intonacja, niezdarne ruchy i gesty. By jednak wyrobić sobie pojęcie o rozmiarach mojej męki, należy wymienione powyżej elementy pomnożyć jeszcze przez współczynnik szkolnej amatorszczyzny i brak głębszej motywacji wśród uczestników przedsięwzięcia. Niby ufali mi i łudzeni przeze mnie rozmaitymi mirażami, wierzyli, że w końcu do czegoś dojdziemy i że się to opłaci. Z drugiej strony jednak, widząc to samo co ja, coraz to popadali w zwątpienie, a to pociągało za sobą dalszy spadek poziomu i chęć natychmiastowej rezygnacji. Marnujemy tylko czas, mawiano w takich momentach. Nic z tego nie wyjdzie, tylko się ośmieszymy. A jeśli nawet wyjdzie, to ile razy możemy wystąpić? Raz, dwa. Warto tyle zachodu dla jednego występu? Warto, odpowiadałem. Jeżeli się uda, to nawet dla jednego momentu warto. Wiem coś na ten temat. Miałem naturalnie na myśli łabędzi śpiew kwartetu. E tam takie gadanie machano na to ręką i rozchodzono się w milczeniu. Wreszcie, po wielomiesięcznych przygotowaniach, dziesiątkach zmian obsadowych i koncepcyjnych, po niezliczonych załamaniach nerwowych i desperackich zrywach, gdzieś pod koniec kwietnia spektakl przybrał ostateczną formę. Był to montaż wybranych scen i monologów z najsłynniejszych dramatów od Aischylosa do Beketa. Zatytułowany Cały świat to scena, Trwał niecałą godzinę i tchnął najczarniejszym pesymizmem. Zaczynało się to od monologu Prometeusza, przykutego do skały. Później szedł dialog pomiędzy Kreonem i Hajmonem z Antygony, dalej kilka gorzkich urywków z Szekspira, w tym monolog Jakuba, z jak wam się podoba, o siedmiu okresach życia ludzkiego, zaczynający się od słów wziętych na tytuł całości Następnie finał Mizantropa Moliera, początkowy monolog Fausta i fragment jego dialogu z Mefistofelesem. A wreszcie na zakończenie kawałek monologu Hamma z końcówki. Scenariusz ten przedłożony szkolnym władzom do wglądu nie został zatwierdzony. Dlaczego to takie ponure? Wybrzydzał wicedyrektor, chudy wysoki mężczyzna o ziemistej twarzy i wyglądzie gruźlika, przezywany soliterem. Gdy czyta się to wszystko, to się żyć odechciewa. Nie możemy tolerować w szkole defetyzmu. To jest klasyka, panie dyrektorze. Broniłem swojego dzieła. Prawie wszystko lektury obowiązkowe. Ja nie układałem programu dla szkół. Nie zasłaniaj się programem krzywił się wicedyrektor, przerzucając skrypt kartka po kartce. Teksty dobrane są tendencyjnie tak, żeby podać w wątpliwość wszelkie wartości i zniechęcić przez to do nauki i pracy. O proszę. Zatrzymał się na stronicy z monologiem Fausta i odczytał jego pierwsze linijki. Choć filozofię studiowałem, medyczny kunszt, arkana prawa i teologię też z zapałem godnym, zaiste lepszej sprawy, na nic się zdały moje trudy, jestem tak mądry jak i w przódy. No i co to znaczy? Że nie warto się uczyć, bo i tak się do niczego nie dojdzie, tak? I ty chcesz, żebyśmy temu przyklasnęli? Braliśmy to na lekcjach polskiego, odparowałem z niecierpliwionym tonem. Więc jak to jest, że gdy się czyta w domu albo na lekcji to jest dobrze, a gdy się powie ze sceny to źle? Na lekcji to co innego, odparł spokojnie Soliter. Na lekcji jest nauczyciel, który tłumaczy wam, co autor miał na myśli. Więc o co, według pana dyrektora, chodziło tutaj getemu? Zapytałem z ironią w głosie. Jak to o co? Prychnął wicedyrektor. O pychę, o zadufanie, o zarozumiałość właśnie taką jak twoja, że gdy się zaczyna myśleć, że zjadło się wszystkie rozumy, to musi się to źle skończyć. Masz, tu jest to napisane. Odczytał kolejne linijki. Ku magii przeto zwracam wzrok. Czy za nieczystych duchów sprawą nie pryśnie tajemnicy mrok, nie stanie się przeczucie jawą? Proszę bardzo, magia, nieczyste siły, konszachty z diabłem, oto czym kończy zawsze wszelki zarozumialec. Tylko, że o tym twój scenariusz już nie mówi. A poza tym? Zmienił nagle temat. Dlaczego tu w ogóle nie ma literatury ojczystej? Ostatecznie jest to szkoła polska. To jest wybór z największych arcydzieł w historii dramatu. Zacząłem z udręką w głosie, ale soliter przerwał mi w półsłowa z przesadnie eksponowanym sarkazmem: A więc, literatura ojczysta nie ma, według ciebie, dramatów godnych zainteresowania. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, to są dla ciebie płotki. Drugorzędne, trzeciorzędne nazwiska. Tego nie twierdzę. Z łatwością odparowałem ten sztych. Jakkolwiek z drugiej strony nie może pan dyrektor nie przyznać, iż Aischylosa, Szekspira, Moliera i Goethego gra się na całym świecie, podczas gdy nasi wieszczowie święcą triumfy raczej tylko u nas. Cudze chwalicie swego nie znacie, jak powiada przysłowie, zakpił wicedyrektor. Ściśle rzecz biorąc, pośpieszyłem ze sprostowaniem, nie jest to przysłowie, lecz wyimek z wiersza Stanisława Jachowicza, innego naszego wielkiego poety. Wie pan, panie dyrektorze, tego co napisał, pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. Na pewno pan czytał. No, no, uciął ten popis erudycji Soliter. Nie bądź no taki mądry. Twoja postawa jest typową postawą kosmopolityczną. Wiesz, co to jest kosmopolityzm? Obywatelstwo świata, odpowiedziałem krótko. Nie, rzekł wicedyrektor. Jest to bierny, a nawet pogardliwy stosunek do tradycji i kultury własnego narodu. Ty zapatrzony jesteś w Zachód. Bałwo chwalczo przed nim klęczysz. W Zachód? Udałem zdziwienie. Grecja, o ile mi wiadomo, zwłaszcza przed naszą erą. Soliter nie pozwolił mi jednak dokończyć. Jakoś dziwnym trafem. Nie ma w twoim scenariuszu Czechowa. Gogola, to ustoja. A nie powiesz mi, chyba że dzieła tych mistrzów grane są tylko w Rosji, znaczy w Związku Radzieckim, chciałem powiedzieć. Więc jak? Wiedziałem, że dalsza dyskusja do niczego nie prowadzi. Nie możemy tego pokazać? W tej formie nie? Chyba, że dokonasz zmian, które ci zasugerowałem. Muszę to przemyśleć. Powiedziałem dyplomatycznie, a w duchu pokazałem mu straszliwego wała. Wypiąć się na solitera, zwłaszcza w myśli, to nie była wielka sztuka. Sztuką było wybrnąć z powstałej sytuacji. Po tylu miesiącach prób, marzeń i nadziei, absolutnie nie czułem się na siłach, aby powiadomić zespół o negatywnej decyzji wicedyrektora. Z drugiej strony. Nie mogłem tego zataić i grając na czas zwodzić uczestników obietnicami bez pokrycia. Nie mając nic do stracenia, jeszcze tego dnia udałem się do biura warszawskiego przeglądu scen amatorskich i szkolnych, które mieściło się w jednym ze stołecznych teatrów, z myślą o zgłoszeniu naszego spektaklu do konkursu. Nie szedłem tam jednak bez trosko. Pomysł, aby wziąć udział w tego rodzaju imprezie, najpoważniejszej w danej kategorii, w dodatku na przekór soliterowi działał podniecająco. Zarazem jednak wzbudzał paniczny strach przed blamarzem. Nasze doświadczenie sceniczne było niezwykle ubogie. Nie zmierzywszy się jeszcze ani razu z widownią, nie znaliśmy własnych reakcji. Co zrobi z nami trema? Czy nie nawali pamięć? Jak damy sobie radę z nieprzewidzianą sytuacją? A poza tym nie miałem zielonego pojęcia, jaka jest konkurencja. Może nasza składanka, niezależnie od tego, jak nam pójdzie występ, okaże się infantylna lub co gorsza, nudna, albo po prostu śmieszna w swym zadęciu na tragizm. Tego rodzaju porażka byłaby upokarzająca. Czułem, że podejmuje ogromne ryzyko. W biurze organizacji przeglądu, panował senny spokój. Za stołem siedziała młoda sekretarka i malowała sobie paznokcie. Chciałbym zgłosić zespół do tegorocznego przeglądu, powiedziałem nieśmiało. W czyim imieniu przychodzisz? Spytała sekretarka, nie przerywając czynności, którą była zajęta. Jak to w czyim? Zdziwiłem się. We własnym. W imieniu zespołu, który reprezentuję? obrzuciła mnie wzrokiem. Nie wyglądasz mi na instruktora ani na nauczyciela powiedziała, wracając do paznokci. Co więcej, nie jestem żadnym z nich, stwierdziłem z udanym smutkiem. Czy znaczy to, że nie mam prawa do zgłoszenia zespołu? Termin zgłoszeń już minął, odrzekła wymijająco. Poczułem przykry skurcz serca, a jednocześnie ulgę. Cóż nie udało się, lecz może to i dobrze. Przepada wprawdzie szansa na zwycięstwo i laur, lecz znika też zarazem widmo kompromitacji. Minął, powtórzyłem jak echo. A wolno wiedzieć kiedy? Dziś o dwunastej w południe, wyjaśniła z obłudnym żalem. Spojrzałem na zegarek. Było piętnaście po trzeciej. Do drugiej miałem lekcję, powiedziałem jakby do siebie. Trzeba było przyjść wczoraj. Rozłożyła ręce w bezradnym geście sprawdzając przy okazji efekt swoich zabiegów kosmetycznych. no tak bąknąłem z rezygnacją i zacząłem się zbierać do wyjścia, lecz w tym momencie wkroczył do pokoju ni mniej ni więcej tylko sam e s we własnej osobie jeden z najpopularniejszych w owym czasie aktorów i sekretarka zerwała się z miejsca z przymilnym uśmiechem. ES znany był nie tylko jako wybitny artysta dramatyczny, lecz również jako fascynująca kapryśna osobowość. Krążyły o nim legendy, jaki bywa trudny we współpracy, jakie płata figle partnerom na scenie, i jaki zarazem potrafi być miły dla personelu pomocniczego, a zwłaszcza dla swoich wielbicieli. Słyszało się wiele o jego narcyzmie i megalomanii. I o tym, jak zabawnie ukrywa te słabości pod maską skromnego, nieśmiałego prostaczka. Łasy na poklask i wyrazy podziwu chętnie zadawał się z młodzieżą, ucząc w szkole aktorskiej i patronując różnym imprezom teatralnym, takim właśnie jak przegląd scen amatorskich. Ostatnio święcił triumfy jako Prospero w burzy Szekspira. Spektaklu, na który bilety wykupione były na wiele tygodni naprzód, a który ja zdołałem obejrzeć już kilkakrotnie i poznać prawie na pamięć. Teraz, gdy wszedł do gabinetu z figlarnym cara mia, rzuconym sekretarce, ujrzałem go z bliska po raz pierwszy w życiu i aż mnie zatkało z wrażenia. Po chwili jednak, gdy wspaniałomyślnie zafundował mi rękę, i przedstawił się po kabotyńsku, odzyskałem przytomność umysłu i podjąłem grę, w której dostrzegłem dla siebie cień szansy. Zwróciłem się mianowicie do niego słowami Ariela: Witaj wielki mistrzu, witaj czcigodny panie, jestem gotów do wszelkich usług. Czy mi każesz fruwać, pływać, nurkować w ogień, czy ujeżdżać stada kudłatych chmur, każde zadanie wypełni Ariel z kohortą swych duchów. Spojrzał na mnie bystro i z upodobaniem, po czym przybrawszy w mgnieniu oka surową i wyniosłą minę swojego wspaniałego Prospera, podjął dialog z miejsca, do którego doszedłem. Czy rozegrałeś burzę, jak kazałem? Tak, co do Joty, rzekłem, jakbym grał z nim na scenie. I dalej, szekspirowską frazą Na królewski statek spadłem i siałem płomienistą grozę, postąpił krok w moją stronę i objął mnie ramieniem. Brawo, mój druhu. Czy był ktoś mężny, kto w owym zamęcie nie stracił głowy? Odpowiedziałem z rozpędu kwestią z Szekspira. Nie było takiego. Lecz wypowiedziawszy te słowa, zrobiłem krótką pauzę, jakbym się zawahał, po czym, patrząc mojemu niezwykłemu partnerowi prosto w oczy, niespodziewanie dla samego siebie pociągnąłem dalej w rytmie heroicznego jedenastozgłoskowca. Choć był właściwie. A był to niestety ten, który oto tu stoi przed tobą. Wiedziony rządzą nieśmiertelnej sławy, przyszedłem zgłosić swój udział w turnieju, w którym ty, mistrzu, masz być sędzią głównym. Lecz tu... Sykorax! Zrobiłem dyskretny gest w stronę sekretarki. Ta wiedźma przebrzydła, malując sobie pazury, powiada, że termin zgłoszeń minął dziś w południe spojrzałem na zegarek. A więc zaledwie trzy godziny temu, właśnie ta strzała zawistnego losu, sięgając celu, sprawiła, żem stracił głowę i nie wiem, co mam począć dalej. Teraz nadzieja tylko w Tobie, panie. Podasz mi rękę, wstawiając się za mną? E.S. patrzył na mnie z narastającym osłupieniem na twarzy, lecz gdy wybrzmiała ostatnia linijka mojej zaimprowizowanej tyrady, odzyskał sparaliżowany na chwilę refleks i podjął rzucone mu wyzwanie. — Sykorax, mówisz, nie chcę cię dopuścić. Dobrze spróbuję użyć moich czarów, by złamać opór tej złośliwej języ. Przywdział na twarz błazeńsko-srogą minę, postąpił krok w stronę sekretarki i wyciągnął ku niej ramiona w hipnotyzującym geście. Masz mnie usłuchać, okrutna królowo. Ten śmiały młodzian ma być dopuszczony. Na te słowa sekretarka po prostu rozpłynęła się w przypochlebnym zachwycie i rzekła, wpadając mimowolnie w rytm szekspirowskiego wiersza: Ma się rozumieć, panie profesorze. Na to z kolei rozkrochmalił się E.S. Rozłożył ręce w geście oczarowania i rozanielony na twarzy zakwilił jedną ze swoich słynnych intonacji, karykaturalnie, groteskowo słodką, jak ślicznie. Po czym przytulił sekretarkę po ojcowsku i zaczął ją gładzić po głowie, a ona dostała wypieków na twarzy. I szczerzyła zęby w nerwowym, szerokim uśmiechu, pełnym słodyczy i zawstydzenia. Do domu wracałem jak na skrzydłach. Bądź co bądź w ciągu niespełna piętnastu minut, spadła na mnie lawina przeżyć, z których każde można by trawić co najmniej parę dni. Poznałem osobiście e -esa bawiłem się z nim jakbym grał z nim na scenie, oczarowałem jak sztukmistrz, no ale przede wszystkim zostaliśmy zakwalifikowani do konkursu i to w jak efektownym stylu rozpierała mnie radość i mocne poczucie, że oto moja godzina nareszcie wybiła. Po tak niezwykłym początku, po tak radykalnym odwróceniu się losu nie mogło nastąpić nic innego, jak tylko dalszy wzlot. Spotkałem się niezwłocznie z kolegami z zespołu i, nie szczędząc w słowach środków dopingujących, opowiedziałem im, co zaszło i co to dla nas znaczy. Mam przeczucie, że wygramy ten konkurs. Kończyłem namiętnie swoją mowę zagrzewającą do walki. Wyobraźcie sobie tylko minę solitera, jak się o tym dowie. Będziecie chodzić w glorii. Po raz pierwszy robili wrażenie naprawdę przekonanych. Nasz spektakl, jako zgłoszony w ostatniej chwili, wyznaczony został na koniec przeglądu. Mieliśmy więc możność poznania całej konkurencji, nim przyszła kolej na nas. Uznałem to jednak za niepożądane. Jeśli występy innych okazałyby się dobre, a zwłaszcza bardzo dobre, mogłyby zasiać w nas zwątpienie we własne siły i podciąć nam skrzydła. Jeśli by zaś okazały się słabe, a zwłaszcza beznadziejne, obniżyłyby wartość i smak zasłużonego zwycięstwa. Rozumowałem jak stratek kierujący rozstrzygającą bitwą. Wreszcie nasza godzina wybiła. W teatrze, w którym odbywał się przegląd, zjawiliśmy się na krótko przed wejściem na scenę. Trwała akurat przerwa i na korytarzu od razu natknęliśmy się na E.S., otoczonego wianuszkiem wpatrzonych w niego nabożnie młodocianych wielbicieli, zapewne uczestników konkursu. E.S. jakby tylko czekał na nasze przybycie, a ściślej rzecz biorąc na moje. Wzniósł ręce do góry w powitalnym geście i wypowiedział kwestię, którą najwyraźniej sobie przygotował. Jest i nasz Ariel, jak się miewasz, duchu! Jaką dziś sztuczką pragniesz nas zadziwić? Poczułem, że oblewa mnie fala gorąca, a serce zaczyna bić w przyspieszonym tempie. Było dla mnie jasne, że od tego co, a raczej jak na to odpowiem, bardzo wiele zależy. Niebaczny więc na straszliwe niebezpieczeństwo wyłożenia się przed nieznanym mi audytorium, wypaliłem bez namysłu, dbając jedynie o zachowanie właściwego rytmu: Niech ci wystarczy, mistrzu, jeśli powiem, że ujrzysz zaraz cały świat na scenie! I żeby uniknąć dalszych komplikacji, pokazałem wymownie na zegarek i ruszyłem energicznie w stronę garderoby, pociągając za sobą rozradowanych i dumnych ze mnie partnerów z zespołu. W ostatniej chwili przed zamknięciem drzwi zdążyłem jeszcze usłyszeć rozanielony głos E.S.a, dalej czarującego gromadkę słuchaczy. — Ja zawsze z nim tak rozmawiam. Występ, jak przeczuwałem, poszedł nam bardzo dobrze. O tym, by ktoś się potknął czy choćby zająknął, nie było nawet mowy. Graliśmy jak w natchnieniu, bawiąc się kwestiami. Przed oczami widzów przetaczały się jedna po drugiej majestatyczne sceny z arcydzieł światowego dramatu, wieńczone za każdym razem jakimś monologiem, który miał pełnić rolę antycznego chóru. Lecz to, co decydowało o sile ich wyrazu, nie wynikało z techniki, z opanowania tekstów czy swobody bycia na scenie. Wynikało to głównie z tego, że nasycone było prawdą, prawdą naszych przeżyć i uczuć, że mówiąc te wszystkie teksty, mówiliśmy jakby o sobie. Tak jak tamten tłum uczniów po festiwalu chórów pochwycił owo no more, nadał mu własny sens, tak samo my teraz. Posiłkując się słowami klasyków, śpiewaliśmy własną pieśń. Była to pieśń gniewu i buntu, goryczy i żalu. Nie taka powinna być młodość, nie taka szkoła i świat. Prometeusz przykuty do skały to był ubóstwiany przez nas młody nauczyciel, którego wyrzucono właśnie z pracy za zbyt tolerancyjne metody wychowawcze. Nieprzejednany dogmatyczny Kreon uosabiał ograniczonego solitera. Wszelkie głupkowate kreatury szekspirowskie wyobrażały eunucha lub jemu podobne typy. Mizantropa zaś przeznaczyłem dla siebie alcestem byłem ja ze szczególnym upodobaniem celebrowałem jego końcowy monolog Ja z wszystkich stron zdradzony zdeptany niegodnie uciekam z tej otchłani gdzie panują zbrodnie będę szukał odległej na świecie ustroni gdzie uczciwym człowiekiem być nikt mi nie wzbroni Lecz jeszcze więcej serca wkładałem w monolog Hamma z końcówki. Być może dlatego, że zamykał on spektakl. Robiłem kilka kroków w kierunku proscenium i przeszywając wzrokiem salę, a głównie siedzące przy długim stole jury z ES-em pośrodku jako przewodniczącym, zaczynałem ze stoickim spokojem. Ja teraz gram. Płaczę się, płaczę z niczego po to, żeby się nie śmiać i zwolna popada się prawdziwy smutek. Po tych słowach obrzucałem salę przeciągłym spojrzeniem i kontynuowałem. Wszyscy, którym mogłem kiedyś pomóc, pomóc, których mogłem ocalić, ocalić, przychodzili ze wszystkich kątów i nagle piorunując zebranych wzrokiem, nacierałem na nich z furią, ależ pomyślcie przez chwilę. Ależ przez chwilę pomyślcie, jesteście na ziemi, na to rady nie ma. Zabierajcie się stąd i miłujcie wzajem, niech jeden liże drugiego, wynoście się z powrotem do swoich orgi. Wyrzuciwszy to z siebie, popadałem z kolei w rodzaj posępnej apatii i, ni to do siebie, ni to do słuchających, wypowiadałem cicho ostatnie dwa zdania. To wszystko, to wszystko. Koniec jest już w początku, a jednak brnie się dalej. Opuszczałem powoli głowę i wtedy następował blackout, podczas którego pośpiesznie schodziliśmy wszyscy ze sceny. Burza oklasków, która zerwała się w tym momencie, nie pozostawiała wątpliwości co do wyników konkursu i rzeczywiście dobra nowina nie kazała na siebie długo czekać. O naszym zwycięstwie, co prawda jeszcze nieoficjalnie, dowiedzieliśmy się w jakąś godzinę później, gdy w holu przy szatni natknęliśmy się na członków żyli opuszczających obrady. Wiadomość przekazał nam oczywiście ES w łatwy do przewidzenia sposób. Brawo, mój duchu, spisałeś się świetnie, pierwszą nagrodą jesteś wyróżniony. Nie wierzę. Odparłem z fałszywą skromnością, przerywając wreszcie tę szekspirowską katarynkę. Zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Przekonasz się wkrótce, odrzekł również, przechodząc na prozę. Prospero nie kłamie, płata najwyżej figle, zmrużył po łobuzersku oko i wszystkim z nas po kolei zafundował rękę, powtarzając przy każdym uścisku solenne: Gratuluję. Byłem szczęśliwy. Oto po raz pierwszy spełniało się coś, o czym tak wiele razy myślałem i marzyłem. Rzeczywistość, w której uczestniczyłem, ba, którą poniekąd tworzyłem, istotnie była na miarę niektórych legend i mitów. Czułem się jak bohater, który przechodzi do historii. Niedługo jednak dane mi było cieszyć się tym uczuciem. W kilka dni później, gdy wiadomość o naszym zwycięstwie oficjalnie dotarła do szkoły, na sobotnim apelu porannym, na którym podsumowywano miniony tydzień, na katedrę wkroczył naraz soliter i palnął taką mniej więcej mówkę: Miło mi zakomunikować Wam wszystkim i Radzie Pedagogicznej, że nasz zespół teatralny, który prowadzimy, zdobył pierwszą nagrodę na tegorocznym przeglądzie scen amatorskich i szkolnych. Z czego jesteśmy bardzo radzi i gratulujemy zwycięstwa. No i widzi Pan, Panie Dyrektorze! Wyrwał się na całą salę nasz hajmon. A nie chciał pan tego puścić? Mylisz się? odpowiedział mu spokojnie i z uśmiechem soliter. Nie chciałem puścić czegoś zupełnie innego, czegoś za co na pewno nie dostalibyście żadnej nagrody. Na szczęście wasz przewodniczący wyłowił mnie wzrokiem na sali i wskazał ręką, okazał się rozsądnym chłopcem, usłuchał mojej rady i zmienił co trzeba. Nieprawda. Tego załgania ja z kolei nie wytrzymałem. Zagraliśmy wszystko tak, jak było w scenariuszu. Poprawionym? Pogroził mi filuternie palcem soliter, neutralizując w ten sposób gorszącą bądź co bądź okoliczność, iż publicznie zarzuciłem mu kłamstwo. No, ale dość już tych swarów, o głupstwa, zakończył wspaniałomyślnie. Akcja solitera odniosła skutek. Niby wierzono nam, a nie jemu, a jednak ziarno wątpliwości zostało posiane. Mimo wszystko nie podejrzewano wicedyrektora o tak daleko posuniętą przewrotność i coraz to, niby w żartobliwy sposób, dla mnie jednak wyjątkowo irytujący, dokuczano nam rozmaitymi zaczepkami lub pytaniami w rodzaju no więc jak, była cenzura, czy nie? Psuło mi to krew. Chodziłem coraz bardziej markotny i czekałem tylko na dzień uroczystego rozdania nagród. Wiadomo, myślałem z goryczą, na szkołę nie ma co liczyć. Już dawno trzeba było położyć na tym krzyżyk. Uznanie i właściwa ocena pisane mi są gdzie indziej. Na ile słuszne było to założenie, przekonać się miałem już za kilka dni. Uroczystość wręczenia nagród połączona z prezentacją krótkich fragmentów wyróżnionych spektakli wyznaczona została na niedzielę o piątej po południu. Miejscem, w którym miała się odbyć, nie był już jednak teatr, gdzie rozgrywał się konkurs, lecz miejski dom kultury, będący raczej placówką użyteczności publicznej niż świątynią sztuki. Mieściły się tam różne biura, pracownie techniczne, kawiarenka dość niskiej klasy i wielka sala konferencyjna, gdzie najczęściej odbywały się zebrania rozmaitych aktywów, a w weekendy. Bądź smętne wieczorki rozrywkowe dla mieszkających w pobliżu emerytów, bądź hałaśliwe potańcówki dla starszej młodzieży, z reguły kończące się pijatyką i awanturami. Nie było to więc specjalnie zachęcające miejsce, a jak na moje aspiracje i oczekiwania, po prostu haniebne, uwłaczające mej artystycznej duszy. No, ale widocznie nie było innej możliwości próbowałem to sobie jakoś wytłumaczyć. Teatry o tej porze, nawet jeśli jeszcze nie grają, to gotowią się już do wieczornych spektakli. Nic więc dziwnego, że nie mogły użyczyć nam swej gościny. Owszem szkoda, że tak miła dla mnie ceremonia nie odbędzie się w wielbionym przeze mnie przybytku, lecz ostatecznie pocieszałem się: nie to jest najważniejsze, więc nie ma się czym przejmować. Gdy jednak w wyznaczonym dniu zjawiliśmy się na miejscu, tłumiony dotychczas żal przerodził się w poważny niepokój. Albowiem rzeczywistość, w jakąśmy wkroczyli, była rzeczywistością jak z koszmarnego snu. Osławiona sala konferencyjna przystrojona była jak na karnawałową zabawę. Na estradzie krzątali się gorączkowo członkowie wielbionego przez okoliczną muć zespołu bigbitowego pogania Kotów. W bitlesowskich sztybletach na wysokim obcasie, wąskich obcisłych spodniach i krótkich marynarkach, z których wyłaziły pokraczne żaboty, podłączali kable elektrycznych gitar, stroili przerobione z radioaparatów wzmacniacze i próbowali co chwila mikrofonu chrypliwym odliczaniem, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, co wzbudzało czasami niesamowity wisk i wibrowanie szyb w oknach. Na widowni zaś gromadziła się najdziwniejsza pod słońcem mieszanka publiczności. Pierwsze rzędy zajmowali emeryci z pobliskiego domu spokojnej starości. W rzędach środkowych i na ławkach po bokach siadali uczestnicy konkursu oraz ich licznie reprezentowane rodziny, a także delegacje ze szkół, mające zapewne robić klakę swoim wyróżnionym kolegom. Wreszcie z tyłu sali gromadziła się tak zwana czerń, czyli przerośnięci uczniowie szkół zawodowych, żołnierze na przepustkach i watachy krewkich wyrostków, skorych do zaczepek i niewybrednych żartów. Było oczywiste, co to wszystko znaczy. Nasza uroczystość została wtłoczona w istniejący harmonogram zajęć domu kultury. Zresztą być może spadała kierownictwu jak z nieba, bo oto z jednej strony była wprost wymarzonym programem dla emerytów, a z drugiej idealną formą kulturalnej pańszczyzny, jaką zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Oświaty zawsze musiała odrobić czerni w zamian za huczną potańcówkę. Rozglądałem się rozpaczliwie za ESM i innymi członkami jury, w nadziei, że ich obecność, jeśli nawet nie podniesie znacznie rangi imprezy, to zapewni jej przynajmniej jaką taką powagę. Daremnie. Prospero zdjąwszy swój płaszcz rozpłynął się jak kamfora. Wkrótce spostrzegłem natomiast innego aktora. Lalusiowa tego gładysza, znanego zresztą głównie nie z teatru czy filmu, lecz z najpodlejszych programów rozrywkowych w rodzaju Zgaduj, zgaduli, czy podwieczorku przy mikrofonie. Mężczyzna ten ubrany w czarny garnitur, lakierki, białą, non-ironową koszulę i pretensjonalną muszkę kręcił się nerwowo przy estradzie. Rozmawiał z organizatorami i zapisywał coś w notesie. Nie ulegało wątpliwości, że to on właśnie będzie prowadził całą imprezę. No i zaczęło się. Wypomadowany pajac wskoczył tanecznym krokiem na estradę. Chwycił mikrofon i przystąpił do swej konferancjerskiej błazenady. Mizdrzył się, dowcipkował i pławił w duserach pod adresem widowni. Było to w najgorszym, tandetnym stylu. Sala jednak cieszyła się i biła mu brawo. Procedura wręczania nagród odbywała się według następującego schematu. Konferansjer wywoływał zespół na estradę, zaczął od najniższej lokaty. Dokonywał skartki prezentacji poszczególnych osób biorących udział w spektaklu, po czym modulując głos na podobieństwo amerykańskich showmenów, obwieszczał wynik, czyli za co lub którą nagrodą zespół został uhonorowany. W tym momencie perkusista, poganiaczy kotów, wykonywał hałaśliwy tusz na werblu i talerzu, konferencjer wręczał komuś z zespołu dyplom i zaraz usuwał się na bok, zostawiając laureatów samych na scenie, po to by zademonstrowali oni swój kunszt jakimś popisowym numerem. Wreszcie, gdy i ta część rytuału dobiegała końca, następował Jakże dobrze mi znany skądinąd przerywnik muzyczny, witany owacyjnie głównie przez tylne rzędy widowni, czyli jakiś utwór big w wykonaniu poganiaczy kotów. Upiorne to było widowisko. Najgłupsze akademie szkolne i najczarniejsze momenty festiwalu chórów nie umywały się do tego, co rozgrywało się oto przed naszymi oczami. Groteska parodia, absurd. Nie, żadne z tych słów nie oddaje w pełni idiotyzmu owej tragi farsy. Po plecach ściekał mi zimny pot zażenowania i wstydu. Gdzie ja jestem? Co ja tu robię? Po co mi było to wszystko? Lamentowałem w duchu. Tymczasem nieubłaganie zbliżała się nasza kolej. Nie wiedziałem, co czynić. Nie wyjść na estradę? Nie przyjąć nagrody? Odmówić wykonania fragmentu spektaklu? Na taką ostentację nie potrafiłem się zdobyć. Ostatecznie obiegu wypadków zadecydował żywioł improwizacji. Kiedy nadeszła w końcu najpotworniejsza chwila, gdy konferansjer, wspiąwszy się na najwyższy diapazon swoich możliwości głosowych, wywołał nas na estradę, jeden z moich partnerów, dokładnie Prometeusz, szepnął do mnie, podnosząc się z miejsca. — Rób co chcesz, ale na nas nie licz. My tu nie wystąpimy. — Biorę wszystko na siebie. Wycedziłem przez zęby jak kapitan okrętu idącego na dno. Po wręczeniu dyplomu możecie zejść ze sceny. Staliśmy jak skazańcy w jaskrawym świetle reflektorów. Konferansjer, zerkając do kartki bredził coś o wysokich walorach artystycznych naszego spektaklu, a ja patrząc w głąb widowni, tam gdzie tłoczyła się czerń, myślałem z autoironią. Czekają z obłudną pokorą, aż skończy się ta bzdura, by móc się wreszcie zanurzyć w odmętach potańcówki, tak samo jak myśmy czekali na finał konkursu chórów. Racja jest po ich stronie. A ja tu jestem zakałą i żałosnym frajerem. Gdy tylko zejdę ze sceny i publiczność opuści salę, usuną czym prędzej krzesła, żeby zrobić parkiet, i pod dyktando poganiaczy kotów rzucą się w wyuzdane, najwymyślniejsze tany. I będzie to ich triumf. To będzie ich no more! Myśli te działały na mnie przygnębiająco. Zarazem jednak stały się niespodziewanym wyzwaniem. Nie. Nie dać im satysfakcji, nie pozwolić, by bawili się moim kosztem, a w każdym razie sprawić, by mnie wyłączyli z tego, co mają w pogardzie. Niech się bawią, jak chcą, niech drwią i jak najsłuszniej z przeglądu scen amatorskich, ale ode mnie wara. Nagle zrozumiałem, że to oni właśnie są najwyższym arbitrem. Zadawać szyku przed takimi jak ja, podbić serca emerytów z pierwszych rzędów, ba, oczarować nawet samego E.S.A. Nie, to nie była wielka sztuka, albowiem wszyscy oni tak czy inaczej grali w tę samą grę, natomiast zawładnąć czernią, wyłażącą w dodatku ze skóry, by oddać się za chwilę karczemnym bachanaliom, o tak, to była sztuka i to nie byle jaka. A teraz przed państwem wrzasnął konferencjer, laureaci pierwszej nagrody, zdobywcy tegorocznej złotej maski. Brawo! I wybiegł za kulisy. Brawo! Koniec! odezwał się jak echo kpiarski ryk z tyłu sali. Dyskretnym, lecz władczym ruchem głowy dałem znak zespołowi, żeby opuścił scenę. Następnie zrobiłem kilka kroków naprzód i przysłaniając oczy kabotyńskim gestem przed rażącym światłem reflektorów, z dozą zniecierpliwienia w głosie, wydałem polecenie Światło proszę. Stary elektryk, którego poznałem jeszcze w teatrze podczas eliminacji i który zawiadywał teraz oświetleniem, w mgnieniu oka zrozumiał o co mi chodzi. Wygasił wolno wszystkie aparaty, zostawiając tylko jeden, punktówkę, wycelowaną dokładnie w moją twarz i tułów. I wtedy najzwyklejszym tonem, jaki potrafiłem z siebie wydobyć, zupełnie tak, jakbym zaczął mówić coś od siebie, a nie monolog wierszem, rozpocząłem swój popisowy numer. Cały świat to scena, a ludzie na nim to tylko aktorzy. Każdy z nich wchodzi na scenę i znika, a kiedy na niej jest, gra różne role w siedmioaktowym dramacie żywota. Mówiłem ten tekst zimnym, beznamiętnym tonem, stwarzającym wrażenie, że chyba od urodzenia pozbawiony jestem wszelkich złudzeń co do natury tego świata i życia i jedynym uczuciem, jakie mi towarzyszy, jest obrzydzenie i wzgarda. W tym sposobie mówienia była zarazem jakaś wyniosła arogancja. Można by pomyśleć, iż nie mówiłem wcale wiersza, lecz najbezczelniej szydziłem z siedzącej przede mną publiczności. Przy każdej odsłonie ludzkiego żywota wyławiałem wzrokiem na sali coraz to inną wiekiem grupę osób i do niej kierowałem sarkastyczny portrecik, kreślony przez szekspirowskiego Jakuba. Lecz spoza tego wszystkiego przezierało coś jeszcze komunikat takiej mniej więcej treści. Oto jak wyglądacie, każdy z Was bez wyjątku. Ze mną zaś jest inaczej. Mnie to nie obejmuje, bo choć mam ileś tam lat, choć też jestem w jakimś wieku, nie pełnię żadnej z ról, które tu przedstawiono. Czyż jestem niemowlęciem śniącym się przy piersi? Zgoda, nikt z nas tu nie jest. Nie jestem jednak też uczniem, leniwie czy ślimaczo wlokącym się do szkoły. Najlepszym na to dowodem jest choćby to, że tu stoję i robię to, co robię. Nie jestem też jeszcze kochankiem, co bucha jak piec namiętnością, ani swarliwym wojakiem, skorym do zwady i przekleństw. Na pewno zaś już nie jestem spasionym, tłustym sędzią, szukającym wygody, a już tym bardziej starcem czy zdziecinniałym dementem. Kim w takim razie jestem? I czemu się nie mieszczę w ramach tego obrazu? Otóż mnie tutaj nie ma. Bo jestem samym zwierciadłem, w którym odbija się świat. Jestem czystą źrenicą, ironią, artyzmem, sztuką, a to jest poza życiem. Cisza, jaka panowała, gdy mówiłem ostatnie linijki, była prawie absolutna. Żadnych kaszlnięć, szmerów, nie mówiąc już o ostentacyjnych hałasach. No udało się! odetchnąłem z ulgą. Cokolwiek sobie myślą, siedzą cicho. Ujarzmiło ich słowo Szekspira, wygrałem. Oklaski, którymi nagrodzono mój występ, nie były może owacyjne, bądź co bądź, miał on w sobie coś obraźliwego, lecz szczere i pełne respektu. Ukłoniłem się uprzejmie i już miałem zamiar zejść ze strady, gdy wpadł na nią z powrotem konferansjer, chwycił mnie za przegub prawej ręki, tak jak czynią to sędziowie ringowi z zawodnikami tuż przed ogłoszeniem werdyktu. Nie pozwalając w ten sposób mi odejść i krzyknął do podnoszącej się już z miejsc widowni chwileczkę proszę państwa chwileczkę to jeszcze nie koniec jeszcze jedna wspaniała niespodzianka co znowu wymyślił ten błazen pomyślałem ze zgrozą czego on jeszcze ode mnie chce otóż nasz wspaniały szekspirysta kontynuował tymczasem pełną parą wodzirej. Otrzymuje jeszcze specjalną nagrodę indywidualną a ufundował ją proszę państwa nie kto inny jak sam przewodniczący jury nasz kochany niezrównany Prospero serce zabiło mi nieco raźniej a nawet uśmiechnąłem się w duchu do siebie. No, no, indywidualna nagroda od E.S.A. nawet w tak żałosnych okolicznościach to jednak jest coś. Proszę państwa prowadzącemu nie zamykały się usta takie rzeczy nie zdarzają się. Często to jest fakt, który z pewnością przejdzie do historii teatru. Ufundowaną nagrodą zaś jest sięgnął do prawej kieszeni marynarki. Jest proszę państwa zawiesił dramatycznie głos po czym podnosząc jednocześnie obie ręce do góry jedną wraz z moją, a drugą z wyciągniętym z kieszeni przedmiotem zawył zegarek na rękę marki Rula. Poczułem, że nogi odmawiają mi posłuszeństwa. Konferencjer jednak mocno trzymał mnie za przegub wzniesionej wysoko prawej ręki i nie pozwolił osunąć się na ziemię. — Brawo, ruchla! — odezwały się chrapliwe, rozbawione wrzaski z końca sali, w których z naciskiem niepoprawnie eksponowano ha, co miało dodawać pikanterii. Żeby pojąć, dlaczego był to dla mnie tak straszliwy cios, Trzeba wiedzieć coś niecoś na temat zegarków Rula. Otóż zegarek Rula produkowany w Niemczech Wschodnich, zwanych pogardliwie enerdowem lub enerdówkiem, był w owym czasie najtańszym i to uderzająco dostępnym zegarkiem w Polsce. Oczywiście w tym fakcie nie było jeszcze nic złego. Niestety w ślad za ową podejrzanie niską ceną, szła niebywale niska jakość. Rule psuły się na ogół już po kilku tygodniach użytkowania, a co jeszcze zabawniejsze, nigdy nie chodziły punktualnie. Ich niefortunni posiadacze zawsze mieli je nastawione o ileś minut naprzód lub wstecz i w celu ustalenia aktualnej godziny dokonywali skomplikowanych przeliczeń. Lecz o złej sławie ruli nie decydowała sama fatalna jakość. Niewydarzonych produktów było w tym czasie wiele, a jednak nie o każdym krążyły dowcipy. Rula zawdzięczała swą wyjątkową pozycję rozlicznym, nachalnym i żałosnym akcjom reklamowym. O ruli było głośno w radio i telewizji, w programach rozrywkowych i na zawodach sportowych. Rula była jedną z najczęściej wręczanych nagród lub upominków na rozmaitych quizach i turniejach dla plepsu. Ulicami miasta jeździł samochód z głośnikiem na dachu, z którego wrzaskliwy głos w następujący sposób zachęcał do wzięcia udziału w jednej z najpopularniejszych w owym czasie imprez masowych: Zgaduj z gadula, zgaduj z gadula, zagraj i wygraj zegarek króla. Gmin reagował na to natrętne wciskanie mu kitu układaniem niezdarnych anegdot lub kpiarskich wierszowanych sentencji w rodzaju. Za zegarek marki Rula. Jednej nocy nie przechulasz. Do tego wszystkiego dochodziła jeszcze sprawa samej nazwy, a ściślej jej pisowni. Odczytywana po polsku, bez uwzględnienia reguł niemieckiej wymowy, mieniła się pewną dwuznacznością, co stanowiło niewyczerpane źródło uciechy pospólstwa i to dopełniało reszty. Krótko mówiąc, publiczne obdarowanie mnie tym osławionym cudem techniki enerdowskiej, notabene nie znajdował się on nawet w pudełku, lecz w celofanowej torebce spiętej ordynarną, miedzianą zszywką, upokarzało mnie w sposób nieznośny. Zarzenowany do granic wytrzymałości, schowawszy przeklęty zegarek czym prędzej do kieszeni, zszedłem ze sceny i rzuciłem się do wyjścia, chcąc jak najszybciej zniknąć z pola widzenia rozradowanej gawiedzi. W drzwiach jednak zatrzymał mnie jakiś osobnik o ospowatej twarzy, odciągnął na stronę i podsuwając jakiś papier powiedział: "Trzeba tu pokwitować odbiór". Nigdy pośpiesznie złożywszy swój podpis, znów rzuciłem się do ucieczki. Krzyknął za mną z niecierpliwionym głosem: "Halo, chwileczkę, masz tu jeszcze gwarancję". Wracałem do domu w stanie skrajnego upodlenia, w kółko przeżywając ostatnie chwile minionej właśnie imprezy. Oto, gdy najgorsze było już właściwie za mną, gdy jakimś niepojętym cudem wyszedłem z opresji w miarę obronną ręką, padł cios, jak gdyby już po gwistku, który powalał mnie na deski. Kojarzyło mi się to z dramatycznymi scenami z różnych filmów i sztuk, w których niezagrożony już zdawałoby się bohater, ginie jednak w ostatnim momencie, rażony przypadkową lub zdradziecką kulą z zawęgła. Zastanawiałem się też nad intencjami E.S.A. O co mu chodziło? Czy pozwoliwszy mi przez chwilę pobyć ze sobą na wyżynach, chciał strącić mnie przewrotnie w otchłań pospolitości, żeby nie przewróciło mi się w głowie? Czy był to odwet za moment przewagi, jaką nad nim zdobyłem, zaskakując go nagłą improwizacją? I czy owo zmrużone połobuzersku oko gdy widziałem go po raz ostatni w foyer teatru, stanowiło już zapowiedź tej zemsty? Gubiłem się w domysłach. W końcu jednak doszedłem do wniosku, że jego motywy były znacznie prostsze. ES chyba rzeczywiście mnie polubił i chciał mnie jakoś uhonorować, i wyobrazić sobie, że upominek w postaci zegarka będzie przezabawną aluzją do mojego spóźnionego zgłoszenia, a zarazem upamiętnieniem tej okoliczności. Ponieważ zaś był patologicznym sknerą, o czym też krążyły legendy, wybrał najmniej bolesne dla siebie rozwiązanie, kupując najtańszą rulę. Nie sądzę, by przyszło mu na myśl, jak straszliwe zniszczenie posieje to w mojej duszy. W każdym razie, ja, żeby się z tego wszystkiego jakoś otrząsnąć i oczyścić, musiałem coś z tym fantem zrobić, i było dla mnie jasne, że tym razem żaden kompromis absolutnie nie wchodzi w grę. Przekazanie komuś zegarka. Oddanie go biednym, nawet pozostawienie na ulicy, żeby ktoś go znalazł, nie. Żadne z tych rozwiązań nie dawało mi satysfakcji. Zegarek trzeba było zniszczyć, zwrócić go niebytowi. Starannie wybrałem miejsce egzekucji: środek placu Komuny Paryskiej, przed wojną placu Wilsona, będącego zarazem skrzyżowaniem trzech ulic, które nosiły imiona trzech narodowych wieszczów. Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Tych właśnie, których tekstów zabrakło w moim scenariuszu, co niezawodnie wytknął mi wicedyrektor. To im składałem teraz w ofierze tę marną, zachodnią błyskotkę, przynajmniej w geograficznym sensie, której dorobiłem się na zdradzieckim kosmopolityzmie. Wyjąłem zegarek z celofanowej torebki, rozciągnąłem w dwie strony jasnobrązowe paski i cyferblatem do góry ułożyłem go na tramwajowej szynie. Cykał głośno, wskazując punktualnie godzinę dziewiątą. Cofnąłem się kilka kroków i usiadłem na pobliskiej ławce. Po paru minutach nadjechała piętnastka, zmierzająca w kierunku śródmieścia. Rozległ się krótki trzask powtórzony jak echo przez kolejne koła wagonów. Stałem i na powrót podszedłem do miejsca kaźni. Na lśniącej szynie leżał sprasowany metalowy krążek, inkrustowany jak mozaika drobinami szkła, ujęty z dwóch stron w stwardniałe, zaskakująco rzęmyki ze skaju. Podniosłem tę martwą, zmumifikowaną niejako formę i przyjrzałem się jej z ciekawością. Cały mechanizm stopiony był w jedną zbitą masę. Śladu, wskazówek, bocznego pokrętła, ani jednej cyfry na tarczy. Jedynie gdzieś u góry, straszliwie zniekształcony, ledwo dający się rozpoznać, niemniej widoczny w mętnym świetle latarni, błyszczał srebrnymi literkami niepokonany napis Rula. Pokiwałem z polidowaniem głową, po czym ruszyłem wolnym krokiem do rogu Mickiewicza, i tam zwłoki zegarka, owinięte w całą gwarancji i włożone na powrót w celofanową trumnę, wrzuciłem do studzienki w rynsztoku. Chleb nasz powszedni. Bezwzględny okrutny wręcz sposób, w jaki odciąłem się od niefortunnej przygody teatralnej, przyniósł mi pewną ulgę. I spodziewaną kataryzis. Na dłuższą jednak metę nie zdołał mnie już uzdrowić. W duszy kilkunastoletniego chłopca, którym byłem, nieodwracalnie coś pękło i obumarło. Ostatecznie zwątpiłem, że może mi się przytrafić coś nadzwyczajnego, coś na miarę owych dawnych, niedoścignionych czasów i że będzie to równie piękne jak w opowieściach dorosłych. Wraz ze zwątpieniem przyszła inercja i pustka. Nie żebym zaraz stracił wszelkie zainteresowania lub popadł w stan otępienia, dalej wielbiłem teatr, chodziłem na koncerty i pożerałem książki. W szkole jednak ze wszystkiego się wyłączyłem. Robiłem tylko to, co do mnie należało i nic ponadto. Żadnych kółek zainteresowań, żadnej niewymaganej aktywności, żadnego udziału w czymkolwiek nieobowiązkowym. Lekcje, powrót do domu, samotność, milczenie, sen. Postawa ta, czy stan ducha Paradoksalnie pozwoliły mi bliżej poznać Otaczającą mnie rzeczywistość Albowiem gdy działałem, czy to jako pianista W jazzowym kwartecie, czy jako reżyser i aktor W teatralnym zespole Nie zważałem zupełnie na to, co się wokół mnie dzieje Byłem wtedy myślami bez przerwy gdzieś indziej Na próbie, na koncercie, na scenie, w marzeniu Odkąd zaś nie absorbowała mnie już tego rodzaju działalność Cała moja uwaga skupiła się na sprawach którymi mały świat szkoły, czy raczej dorastającej młodzieży żył intensywnie na co dzień. Cóż to były za sprawy? W większości należały one do sfery zakazanej. Palenie papierosów, picie alkoholu, chodzenie na wagary, podrabianie podpisów, metody podpowiadania lub robienia ściągawek. Do tego dochodziły jeszcze poważniejsze rzeczy chodzenie do kina na filmy dla dorosłych. Urządzanie i przebieg prywatek, oraz przekazywanie sobie pokątnych wiadomości, nierzadko nieprawdziwych lub mocno zniekształconych o życiu seksualnym i organach płciowych, czemu towarzyszyło z reguły opowiadanie sprośnych dowcipów. Cały ten kompleks doświadczeń obrośnięty był niezwykle bogatym folklorem, na który składał się przede wszystkim język, pełen dziwacznych skrótów, przezwisk i zawołań, oraz dziesiątki anegdot o uczniach, nauczycielach i różnych incydentach, jakie się wydarzyły. Przepowiadano sobie to w kółko, bawiono się tym jak grą dla wtajemniczonych i zaśmiewano się do rozpuku. Najczęściej bodaj powracano do historii o rozlanym ajer koniaku. Była ona następująca. Byś klasowy osiłek i przyniósł raz do szkoły aż dwie butelki tego słodkiego trunku, by wypić je po lekcjach w gronie swoich kamratów. Butelki miał schowane w teczce i zaraz po wejściu do klasy zamierzał ulokować je w swojej szafce zamykanej na kłódkę. Niestety nim zdążył to zrobić, uderzył niefortunnie dnem teczki o ławkę i obie butelki się stłukły. Byś, zorientowawszy się co się stało w ostatniej chwili przed przyjściem nauczyciela do klasy, z steczką do kibla, a w ślad za nim rzuciło się dwóch najbliższych mu ludzi, którzy nie chcieli zostawić przyjaciela w potrzebie. Po otworzeniu teczki zgromadzonej trójce ukazał się widok iście apokaliptyczny. Mniej więcej do połowy była ona wypełniona gęstym żółtym płynem, a zeszyty i książki i reszta przyborów szkolnych tkwiła w tej topieli po pas. O ile nie poszyje. zaczęła się dramatyczna akcja ratunkowa. Byś ostrożnie dwoma palcami wyciągał z żółtych odmentów kolejne ofiary powodzi, unosił je wysoko i ruchem głowy dawał znak towarzyszom, by nadstawiali gardła pod ściekającą stróżkę jajecznego nektaru, albo dorodne krople opadające miarowo. Wreszcie gdy wszystko w ten sposób zostało wyłowione, a także wydobyto szkło stłuczonych butelek. Rozpoczęła się straceńcza uczta. Teczka z resztą napoju, co najmniej trzy czwarte litra, niczym przechodni puchar lub but kawaleryjski napełniony szampanem, zaczęła krążyć między biesiadnikami. I krążyła między nimi tak długo, aż została do dna osuszona. Skutki tej desperackiej akcji nie kazały na siebie długo czekać. Zważywszy na porę dnia, ósma, dziewiąta rano, i fakt, że ucztujący prawie nic jeszcze nie jedli, przyjęta przez nich dawka była po prostu zabójcza. Pierwszy padł ofiarą popromiennej choroby chudy jak patyk Kazio, najmniejszy z biesiadników. Torsje chwyciły go już na drugiej lekcji. Blady jak trup, z przerażonymi oczyma wybiegł nagle z klasy trzymając się za usta i długo nie powracał. Zaniepokojony nauczyciel wysłał wreszcie kogoś na zwiady. Goniec wrócił po chwili, niosąc chiobową wieść, że Kazio leży półprzytomny przy muszli klozetowej i wymiotuje. Żółcią. Więc ma zapewne atak wyrostka robaczkowego, a może nawet skręt kiszek. Posłano po lekarza, ale lekarza nie było jeszcze w szkole i nieszczęsnego Kazia odprowadzono do domu. Tymczasem na czwartej lekcji porażenie dotknęło drugiego ze śmiałków, niesfornego Zenka, chłopaka krnombrnego i bezczelnego, stawiającego się często nauczycielom. Tym razem jednak, jakby na przekór swoim obyczajom, zapewne wskutek słabości, zachował się nader kulturalnie. Podniósł rękę do góry, a gdy udzielono mu głosu, powiedział, że jest mu niedobrze i czy może w związku z tym wyjść do toalety. Nauczycielka biologii, kobieta surowa i cięta, przezywana osą lub żmiją, wiedząc już naturalnie o całej aferze z Kaziem, uznała, że Zenek robi sobie z niej kpiny i nie wyraziła zgody. Co gorsza, jakby w odwecie za próbę nabrania jej, wyrwała go do odpowiedzi przed tablicem. Zenek przez jakiś czas walczył heroicznie z naturą, ta w końcu jednak go zmogła i tak jak stał, puścił nagle straszliwego. Pawia na podłogę, obryzgując granatowy sweterek nauczycielki. Klasa parsknęła śmiechem. Żmija jednak zachowała zimną krew, otarła ubranie chusteczką i z właściwym sobie podejściem naturalisty poddała ją próbie węchu. Ach, więc to ma być ta żółć, którą żygał Faofara tak brzmiało nazwisko Kazia. Teraz już wszystko jasne. W tej klasie od rana pije się alkohol. No, no, nie ujdzie wam to płazem. A teraz biegiem po szmatę i zmywać mi to wszystko. Do końca dnia zwycięsko wytrzymał tylko byś. Czy jednak rzeczywiście zwycięsko? Przez cały czas wyraźnie był lekko zamroczony. Chodził jak błędny. A przede wszystkim otrzymał aż pięć dwój ze wszystkich przedmiotów, które wypadały tego dnia. Za sam brak zeszytów i książek, a ściślej za to, że nie umiał się z tego zupełnie wytłumaczyć. Inna malownicza historia, ciesząca się wdzięczną pamięcią, opowiadała z kolei o tym, jak to Fonfel, dryblas z ostatniej ławki o śmiesznym tubalnym głosie i wielkim przyrodzeniu, co stanowiło przedmiot nieustannych żartów i śmiałych spekulacji wybawił raz palących w klozecie kolegów od nieuchronnej wpadki, mimo że sam nie palił. Palenie papierosów przez uczniów było rzecz jasna tępione i z całą surowością karane. Palacze nie mieli lekkiego życia poddawani rewizjom kieszeni, upokarzającym badaniom oddechu, zapachu ubrania i nikotynowego nalotu na palcach musieli stosować różne skomplikowane zabiegi, aby ukryć swój nauk. Żyli w wiecznym zalęknieniu, nie znając dnia ni godziny. Palili zasadniczo na każdej pauzie, lecz tylko na długiej, w miarę spokojnie i z jaką taką przyjemnością. Albowiem o tej porze nauczyciele spożywali na ogół drugie śniadanie i nie patrolowali klozetów. A jednak od czasu do czasu również na długiej pauzie zdarzały się kontrole. Czujność palaczy była wtedy uśpiona, i łapano ich z reguły na gorącym uczynku. To zaś pociągało za sobą najgorsze konsekwencje konfiskatę, tytoniu i truje ze sprawowania, która już tylko o krok dzieliła od wyrzucenia ze szkoły. Nauczyciele tropili palaczy grupowo lub w pojedynkę. Bez porównania groźniejsi byli samotni myśliwi. Szedł taki korytarzem, jak gdyby nigdy nic zajęty z pozoru myślami, albo przyjazną pogwarką z jakimś swym podopiecznym, aż tu nagle, koło klozetu, jak się nie rzuci do drzwi, jak nie wpadnie do środka i nie zacznie wyłapywać jednego po drugim. Nie było wtedy mowy o żadnym ratunku, chyba że się ktoś zamknął w kabinie. Otóż owego pamiętnego dnia palaczom groziła taka właśnie wpadka. Któż jednak był samotnym myśliwym, który się na nich zasadził? Kto wkroczył do klozetu jak legendarny komandor? Najmniej spodziewana osoba. Drobniutka, niepozorna nauczycielka rysunku, płoniąca się ze wstydu przy byle jakiej okazji. Prawdopodobnie dokonywała tej inspekcji nie z własnej inicjatywy, lecz na czyjeś zlecenie. W klozecie kłębiło się od dymu jak w kotłowni, i trwała właśnie ożywiona dyskusja, czy lepiej jest zaciągać się przez nos, czy zwyczajnie ustami. Wtem wrzasnął ktoś od drzwi: Uwaga, nalot idzie! Palacze rzucili się do kabin, by topić niedopałki, lecz tak się akurat złożyło, że wszystkie były zajęte i narzędzia przestępstwa pozostały im w rękach. Ktoś rozpaczliwie próbował otworzyć jeszcze okno, lecz było już za późno. I wtedy właśnie fąfel. Sam przecież niepalący pośpieszył im z brawurową wiedeńską odsieczą. Zorientowawszy się, kto wchodzi, w mgnieniu oka wydobył swój monstrualny organ i pewnym krokiem doświadczonego ekshibicjonisty ruszył naprzeciw wrogiej sile, udając, że kieruje się w stronę pisuaru. Spoza kłębów dymu dał się słyszeć stłumiony, krótki okrzyk przerażenia, a w ślad za nim donośny, głęboki bas fąfla. — Och, najmocniej, panią profesor, przepraszam, ale tu męska ubikacja. Rysowniczka umknęła jak niepyszna, a wszyscy odetchnęli z ulgą, po czym długo klepali fąfla z uznaniem po plecach. — Kropidłem ją przegonił — referowano rzecz w skrócie. I jeszcze jedna historia godna odnotowania. Niezapomniany początek wypracowania Rożka Golca na temat Doli pańszczyźnianego chłopa na podstawie noweli Antek Bolesława Prusa. Rożek Golc formalnie na imię miał Roger, był nietypowym chłopcem. Skryty i nieprzystępny, chadzał własnymi drogami, z nikim się blisko nie trzymał i miał dziwny sposób mówienia. Przezywano go filozofem ze względu na osobliwe, a wcale nie głupie pytania, które stawiał nauczycielom, zapędzając ich w kozi róg. Cechował go skrajny racjonalizm. Wszystko kazał sobie tłumaczyć do pierwszej przyczyny i ze wszystkiego wyciągał ostateczne konsekwencje, doprowadzając nierzadko całą rzecz do absurdu. Za to swoje mędrkowanie, zakrawające nieraz na kpinę, z pewnością już dawno oberwałby po uszach, gdyby nie jego zdolności w dziedzinie nauk ścisłych. Był bardzo mocny z fizyki i chemii, a matematykę znał już na poziomie uniwersyteckim. Ponadto znał się na wielu rzeczach nieobjętych programem. Czytał dziesiątki popularno naukowych książek z dziedziny przyrodoznawstwa, historii i medycyny. Mimo tak giętkiego i chłonnego umysłu, miał jednak osobliwą piętę achillesową. Był wprost fatalny z polskiego. Nie szły mu całkiem do głowy zadawane lektury. Nie umiał o tym mówić. Pisanie zaś wypracowań stanowiło dlań mękę. Na ogół odpisywał je na przerwach od paru kolegów, którym rewanżował się później w zakresie matematyki. Gdy zaś pisał je sam, roiły się od językowych i stylistycznych dziwolągów. A przede wszystkim przezabawnie rozmijały się z zadanym tematem. Nauczyciel polskiego, wiedząc, że tak czy inaczej będzie go musiał puścić z uwagi na ścisły umysł, kiwał tylko z politowaniem głową, mówił zafrasowany, cóż, mowa ojczysta nie jest twą mocną stroną, i stawiał mu trzy z minusem. Owego dnia, na który zadane było wypracowanie na temat doli chłopa, Rożek pierwszy raz w życiu sam zgłosił się do czytania. Nauczyciel nie wierzył własnym oczom. Co? Rożek sam się zgłasza, by czytać wypracowania? Ależ prosimy, prosimy. Jakże czemuś takiemu można by nie przyklasnąć? I Rożek wstał i zaczął. A pierwsze zdanie brzmiało. Antek po ciężkim dniu pracy wyglądał jak genitalia męskie po stosunku. Chłopcy zarżeli gromko, dziewczęta zachichotały, po czym zapadła pełna napięcia cisza i oczy wszystkich zwróciły się w stronę nauczyciela. Ten jednak siedział spokojnie, jak gdyby nigdy nic, gładząc swą małą kozią bródkę. Czytaj dalej, powiedział rzeczowo. Reszta wypracowania rożka nie odznaczała się jednak już niczym szczególnym. Może więcej niż zwykle było w nim zadęcia na oryginalny styl. Dlaczego zgłosiłeś się do odpowiedzi? zapytał nauczyciel, kiedy Rożek skończył. Bo chciałem dostać więcej niż dostatecznie z minusem, odparł bez wahania Rożek. Co ci kazało sądzić, że właśnie tyle dostaniesz? Żywy język, którym jest napisane, a którego brak ciągle mi pan zarzuca. A przede wszystkim to, że wziąłem pod uwagę, co tyle razy pan mówił. Słowa powinny się sobie dziwić, jeśli styl ma być oryginalny. Na twarzy polonisty malowała się walka, z jednej strony wyraźnie chciał machnąć na rożka ręką, uznając go za przypadek po prostu beznadziejny, z drugiej zdawał sobie sprawę, że lapsusu z pierwszego zdania nie może tak zostawić. Dobrze, powiedział wreszcie po chwili milczenia, Postawię ci więcej niż trójkę. Musisz jednak wyjaśnić, jak mianowicie wyglądał antek po całym dniu pracy. Jak to jak. Zdziwił się Rożek. Tak właśnie jak napisałem. Proszę więc opisz, to antek wyglądał jak. No, Rożek zaczął się jąkać, jak. genitalia męskie. Ej, to chyba jeszcze nie wszystko, z przekąsem rzekł polonista, jak genitalia męskie. Po stosunku. wymamrotał jeszcze słabiej Rożek. No właśnie, polonista bezlitośnie przypierał Rożka do muru, to znaczy jak. Właśnie, jak. Proszę opisz nam to. Zapadło długie milczenie, a w klasie napięcie sięgnęło zenitu. Przy czym intrygowało zarówno to, czy Rożek odważy się brnąć dalej po tym grząskim gruncie, a zatem, czy chcąc nie chcąc powie jakieś świństwo, jak i to, i chyba to przede wszystkim, czy nauczyciel w ferworze zaginania Rożka nie ujawni, choćby mimowolnie, swej wiedzy na temat desygnatu śmiałego porównania. Nie umiem, wybąkał w końcu Rożek. A no właśnie, triumfował Polonista. Więc jak nie umiesz, to nie pisz. A dwój ci nie stawiam tylko dlatego, żeś sam się zgłosił do odpowiedzi. Wszyscy odetchnęli z ulgą. A zarazem doznali osobliwego zawodu. Yy, nie dlatego, rzecz jasna, że Rożek nie dostał dwój, lecz że już się skończyła głośna debata na lekcji na tak frapujący temat. Takie więc były to sprawy. Taki zapach i smak miał chleb powszedni szkoły. Madame la Directrice. W tym dosyć postnym menu poczesne miejsce zajmowała postać dyrektorki, a ściślej rozbudowany świat przeżyć domysłów i plotek, których była niewyczerpanym źródłem. Dyrektorka nastała stosunkowo późno, gdy kończyliśmy klasę dziewiątą i uczyła francuskiego. Była to trzydziestoparoletnia, nader przystojna niewiasta, która w zasadniczy sposób odbijała od reszty nauczycieli szarych, zgorzkniałych, nudnych. W najlepszym razie nijakich. Chodziła elegancko ubrana, wyłącznie w garderobie produkcji zachodniej, to się widziało od razu. Miała wypielęgnowane ręce, zdobione gustowną biżuterią i bił od niej odurzający zapach dobrych francuskich perfum. Jej twarz pokrywał zawsze starannie zrobiony makijaż, a głowę wieńczyły lśniące kasztanowe włosy przycięte krótko i zgrabnie ułożone ponad długą, wysmukłą szyją. Trzymała się prosto. Miała nienaganne maniery, a przy tym ciągnął od niej jakiś mrożący chłód. Piękna i zimna, wspaniała i nieprzystępna, dumna i bezlitosna, istna królowa śniegu. Dyrektorka z miejsca wprowadziła do szkoły ferment i to różnorakiej natury. Przede wszystkim już samo jej obejście i wygląd robiły swoje. Starsi zasiedzieli od lat nauczyciele patrzyli na nią nieufnie. I trochę jej się bali. Młodsi zwyczajnie jej zazdrościli urody, strojów, stanowiska albo umizgiwali się do niej. Poza tym wraz z jej przybyciem rozeszła się szybko wieść, że dyrektorka zamierza, i to w niedalekiej przyszłości, radykalnie zreformować szkołę. Czyniąc z niej jedną z powstających w owym czasie placówek eksperymentalnych z obcym językiem wykładowym, w danym wypadku oczywiście francuskim. Jej starania w tym kierunku były już podobno poważnie zaawansowane, także zmiana mogła nastąpić nawet i z początkiem nowego roku szkolnego. Perspektywa ta, obiektywnie rzecz biorąc, jak najkorzystniejsza, siała dosłownie zgrozę. Dla większości nauczycieli oznaczała bowiem nieuchronne.